Araś pewnie. No już. Czekaj. Jest ryba. Ale idzie skubaniec. I na nowy spławik. Spławik z pióra, panie. Cicho. Takie linki. Piękne linki. Dobra. Płynie. Tak wygląda karaś pospolity, nasz polski, a tutaj Japoniec. Dobra. Płyną. Patrzcie, jakie złociutkie. Piękne, złociutkie dwa nasze polskie pospolite karaski. Dzień dobry, z samego rana. Siema. Dzisiaj z Krzysztofem w takim pięknym miejscu, po prostu oczko pomiędzy kaktusami tak zwanymi. Co łowimy, Krzysiu? Liny, karasie, japońce. Także próbujemy, za chwilę wam pokażę, cóż to za miejsce. Oto nasze oczko, starorzecze Bugu, piękne starorzecze Bugu. I dzisiaj łowię na ten spławik z pióra, który zrobiłem ostatnio, a drugi zestaw na normalny, przelotowy. No i lecimy. Miłego oglądania. Zapraszam do subskrypcji i na linki w opisie. Ale mgła się robi, fajna pogoda. Zawalisty. Kawałeczek. Tam dalej w takim razie. Na przerwę. Karaś pewnie. No już. Czekaj. Jest ryba, ale idzie skubaniec. I na nowy spławik, spławik z pióra, panie. Cicho. Weź na podbierak. Ale idzie, o skubaniec, patrz co on robi. O kurde, nie wyjmę go. Wyjmiesz. Spokojniesz? Tak. No wyjdzie i grzecznie, idzie grzecznie, idzie karasek. Karasek, 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 karasek. O jest. Patrzcie, na spławik z pióra jest pierwsza ryba. Czyżby był szczęśliwy? Trzymaj Krzysiu wędkę. Krzysiu to już tutaj połapał, patrzcie. Mój spławik z pióra, który robiłem. A tutaj japonka. O, taka japoneczka. Nie jakaś tam ogromna, ale jest fajna. Puszczaj. Taki japończyk. Fajny japończyk. Milutki. Czekaj, ja puszczę tutaj, co? Puść ty. Podejdź, wstań, żeby nie rzucać. O, jest japonek. Spadaj. Patrzcie, jaki piękny wschód słońca nad Bugiem. Nad starożytnym Bugu. Cudowne miejsce, cudowny klimat. Pierwsza rybka u mnie jest. U Krzysio, jak ty, Krzysio? Bo ty już dobrze połapałeś. 5 linów, ze 4 karasie, 2 japońce. To zobaczycie później, jak będzie wypuszczał. Jest branie. Aj, był! Był. Ale niestety, ciut przywcześnie.
Ale to nic, to nic, to nic. Jedzie. Czarek. Widzę, widzę. Wow. Ale jedzie. Jest ryba. I znowu spławik. A co to? Szczupak. Szczupak. Szczupaczek, patrzcie, jaki mały szczupaczek. Ale dziwne, że nie obciął. No, jaki mały. Dla mnie obciął. Takiego malutkiego jeszcze nie złapałem. A nie obciął, bo delikatnie za... zapięty. Taki malutki, malutki, malutki. Wytarty tegoroczny może. Jest? Szczupak mały. Znowu szczupaczek. Podeszły szczupaczki małe. I temu no one może przestały brać. No nie. Ale cieszę się, że nie obciął. Ojciec, co ty tu zrobiłeś? Ojciec, no po co ty tu... Pokaż, kolejne maleństwo. Jazda bez trzyma. Niunio. Piękny z robaczkiem szczupaczek. Kolejny mały szczupaczek na robaczka. Dobra. To chyba tegoroczny. Nie chyba, tylko na 100%. Dobra. Płyń. Jest. Będzie linek. Widziałem go. Widziałem go, ładny linek. Nie. Nie. Karasiński. Wybiera? No, myślę, że tak. Ej, bo w żyłkę wejdzie. Już wszedł w wodną źwędkę. Karasiński. Karasiński. Ale fajny. Znowu japoniec. Dobra. Ciągniesz do tego, do mnie? Dobra. Na razie włożymy go, czy też patrzymy, ja odczepię. Do siatki, do Krzysia. Później zobaczycie. O, już odczepił. Taki karasiński ze Starorzecza. Wrzuć go do siatki. Trzymam wędkę. Nie chcemy wypuszczać, bo jak widzicie, tu jest bardzo małe oczko. I trzeba na razie je przychomikować. Bo wypuściłem tego karasia i trochę przestały brać. Jedno z dwóch, albo karaś, albo Krzyś miał linka, który był ładny i się spiął. Albo on odprowadził, albo szczupaki podeszły. Ale trudno. Albo ten karaś, którego wypuściłem, też jest opcja, że mógł odprowadzić stadencjo. Ja rzucam w drugą stronę, to spokojnie. Za wcześnie. Za wcześnie. Jedzie. Jest branie. Niestety. Nie jeszcze. Chlastaj. Chlastaj. Ci mówię. Jest rybka twoja. Jest rybka jak drut. O. Siedzi. Szczupaczek. Już jest rybka twoja. Jest rybka jak drut. O. Kolejny szczupaczek.
Mówię, weszły w łowisko i koniec. Kolejny zielony ludek. No. Taki oto malutki niunio. Uspokój się zielonku. Spokój się. Piękna, mała ciupakabra. Śliczna. Dobra. I ucieka. A więc co my dzisiaj połowiliśmy? Krzysio, najwięcej. Tutaj tylko mój jeden Japoniec. No dobra, wyciągaj, zobaczymy. Jakie to połowy? Najlepiej zrobiły z rana, czemu nie mamy nagranych brań. Wybrały najlepiej po ciemaku. A ten jeden taki złoty. Karaś. Taki srebrny mocno. Taka ryba. Ładny Japoniec. Piękny. I płyń. Pyk, poszedł. Żółciutkie. Pokaż go pod słońce. Żółciutki, nasz pospolity. Zobaczcie, weź jednego wyciągnij Japońca. Jaka jest różnica między nimi? Żeby zobaczyli, bo niektórzy mówią, że to Japoniec, Japoniec. O, jaka jest różnica między nimi? Porównajcie. Ma inną łuskę całkiem. Ten ma inną łuskę. Te płetwy ma takie ciemne. Czerwone. Wstań do słońca, żeby było o tak. O, i on jest, zobaczcie, dużo bardziej garbaty. Tak wygląda karaś pospolity, nasz polski, a tutaj Japoniec. Dobra. Płynął. Teraz przechodzimy do... karasi jeszcze. Jeszcze złoty jest jeden, widzę. Dwa. O, ten jest już ładny złoty. Ten jest dużo ładniejszy, patrzcie, pokaż. Daj mi pobawić się nimi, patrzcie, jakie złociutkie. Piękne, złociutkie dwa. Nasze polskie pospolite karaski. Piękne rybki. Starorzecza Bugo lubią tak smykać. Chłopaki, jeszcze Japonka tam widziałem, duża była. O, taka Japonka. Japonka jest całkiem inna, ta jest trochę ciemna. O, ciemnawa. Ale już też widać, że, że to jest Japonka. Jest duża, duża różnica. Płyń. A teraz będą linki. Linki. Zieloniutkie. Zieloniutkie. Też taki ciemny, czarny linek. Bardzo czarnuch. Mocny czarnuch. Weź go trochę wyżej. O, słoneczko. Linek. Fajny. O, prosiaczek nasz. Piękny. Płyniesz. Następny. Ty rano żeś się obawił nimi, co? No. Śliczny. Kolejny linek. Poszedł. Jeszcze tutaj przyjedziemy chyba, tak? I następny. O, jeszcze jeden jest. Ale żeś się nabawił dzisiaj. O, sam się wypuścił. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden jest? Tak. O, proszę, a ten już taki fajny. Patrz go na rączkę mi tutaj. Puść. Połóż go. O, patrzcie. O. Jeszcze i jeszcze jest nie jeden. Czekaj, czekaj, to nie koniec. O, puść go. O, patrzcie, jaki ładny. Ładny, piękny prosiaczek. Śliczny. Śliczna rybka. Piękna rybka. I ostatni. O, i tutaj jeszcze. O, już sam się opuścił. Nie, nie, nie. Jeszcze on jest nasz. Takie linki. Piękne linki. Dobra. Płynę. Zanęta, rafisz i pojechało. Linkaraś. Linkaraś, rafisz, zanęta, starorzecze Bugu. Przepiękne, taka w kaktusach. Bardzo ładnie się dzisiaj łowiło. Krzysiek był pierwszy w tym miejscu po ciemaku. Walczył, ja siadłem kawałek dalej, ale tam nie było brani. Przyniosłem się do niego i tu się zaczęło. Niestety jak już przyszedłem do niego, to ile to już miałeś? Z 5 linów i karasie? Tak. No, miał z 5 linów złote karasie, czy 4, 5. A, jeden ci poszedł tutaj. Tak. I od tamtego co poszedł, to największy. Troszeczkę te brania się skończyły, ucięły się. Ha, fajnie. Także... tyle z dzisiejszego materiału, wspólnie z Krzysztofem. Wracamy tu kiedy w najbliższym czasie? Jutro. No ja jutro niestety nie będę mógł, ale na pewno w najbliższym czasie tutaj zawitam. Także spławik z pióra mój przeszedł test, nawet złapał dwie ryby. Tak jest, dokładnie. Ale fajne spławiki z pióra. Aż Krzysiek mówi, że musi sobie zrobić, bo przypomniał sobie czasy. Tak jest. I będą jutro pióra. Pióra. Muszę także odnaleźć, bo mam. Tak więc tyle z dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji na inne filmy. I zobaczcie, jak robiłem ten spławik z pióra. Trzymajcie się, cześć.